strugach ulewnego deszczu przy tablicy Katyńskiej w Szanowie odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę. Takie uroczystości od kilku lat organizuje Chrzanowskie Muzeum wraz z kombatantami. W tym roku również przypomniano o tragicznych datach z historii Polski. 1 i 17 września 1939 roku. Właśnie 17 września wybrano na organizację uroczystości. Zazwyczaj ta wojna kojarzy nam się z 1 września, a tak naprawdę musimy pamiętać, że są dwie daty wybuchu wojny, bo również 17 września drugi agresor zaatakował Polskę. Przy tablicy Katyńskiej w Szanowskim Parku Miejskim spotkali się kombatanci, przedstawiciele samorządu i partii politycznych oraz mieszkańcy miasta. Wartę honorową pełnił pluton kawalerii nadwiślańskiej pod dowództwem Ryszarda Sobieraja oraz chrzanowscy harcerze. Obchody rozpoczęła modlitwa za ofiary wojny. Potem krótko przypomniano wydarzenia sprzed ponad 70 lat i szok, jakim była napaść Sowietów na Polskę w połowie września 1939 roku. No tego ciosu chyba nikt się nie spodziewał, bo wszyscy byli przygotowani, zarówno żołnierze, jak i oficerowie, że nie będziemy podejmować akcji przeciwko wojskom radzieckim. No ale okazało się, że kiedy 17 września ten zdradziecki napad, bo inaczej tego nie można nazwać, agresja została dokonana, więc wtedy żołnierze częściej wycofywali się, aniżeli podejmowali otwartą walkę. Jedną z konsekwencji agresji Rosjan na Polskę były wydarzenia w Katyniu, Charkowie czy Miednoje i śmierć polskich żołnierzy od strzałów w tył głowy. Na tablicy Katyńskiej w Szanowskim Parku odnajdziemy nazwiska kilku żołnierzy, którzy zginęli w taki sposób, a pochodzili z ziemi chrzanowskiej. Winniśmy naszym rodakom, Polakom, którzy walczyli i polegli w 1939 roku pamięć. Winniśmy czcić tych bohaterów, którzy jakby za naszą ojczyznę walczyli. Ta pamięć jest zachowana dzięki takim uroczystościom i apelom pamięci poległych. 17 września w Szanowie odczytano nazwiska poległych Katyńczyków. Potem pod tablicą katyńską zapłonęły znicze. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Następnie goście przeszli na spotkanie z kombatantami. Pamięć jest najważniejsza, a szczególnie dla tych, którzy przez cały okres okupacji z jednej strony, z zachodu i ze wschodu, walczyli o wolność. Świadkowie wydarzeń sprzed 74 lat odchodzą, ale mają nadzieję, że pamięć o nich i ich historii, której stali się częścią, przetrwają w świadomości kolejnych pokoleń.